Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 20. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Ta seria spotkań w zasadzie rozłożona na niemal cały tydzień. Za nami spotkanie tutaj w Koszanie przede wszystkim, Bałtyku, Koszanie z Bałtykiem, Gdynia. Dzisiaj o tym spotkaniu, a także o innych wydarzeniach w tej serii spotkań będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Marcin Bednarek, drugi trener Bałtyku Koszalin. Witam. Witam serdecznie. Bałtyk Koszalin, no trzeba powiedzieć, ta runda wiosenna zdecydowanie lepsza w porównaniu do poprzednich rozgrywek, aż wreszcie doszło do takiego spotkania, w którym no, trzeba powiedzieć, że w tym sezonie Bałtyk Koszalin tak dobrego meczu jak z Bałtykiem Gdynia chyba jeszcze nie zagrał. No małymi krokami walczymy o te punkty. Od samego początku rundy, po przygotowaniach z Wojtkiem Polakowskim, ten zespół też musiał się złapać, musiałby się jeszcze poznać tutaj taktykę i przygotowanie całe, które przygotował Wojtek Polakowski. Cieszymy się bardzo, że z tygodnia na tydzień jest progres, są punkty. No teraz trochę długo czekaliśmy na te trzy punkty, ale bardzo ważne i myślę, że tutaj w przyszłym meczu i w kolejnych meczach będziemy mogli spokojnie cieszyć się z dorobków tych trzech punktów, dopisywać te trzy punkty i będziemy mogli spokojnie walczyć o to utrzymanie. Porównując składy zespołu Bałtyku w starciu z Gwarią Koszalin, a z Bałtykiem Gdynia, doszło do pewnych roszad. Z czego to wynika? W zasadzie mecz z Gwardią zremisowany, nie byłem w jakimś stopniu przegrany, tylko właśnie remis. A mimo wszystko trener Polakowski wystawił no, zupełnie inny skład. Dwóch zawodników, Robert Ziętarski i Maciąg, musieli pauzować za żółte kartki. Do tego chory jest Jagiełło, który też w tym tygodniu nie trenował, ale nie mógł też wystąpić w tym spotkaniu. No to jest cały tydzień na okres przygotowawczy i dlatego wybraliśmy tych zawodników, którzy czują się jak najlepiej. Patrząc też na tabelę, no nie wydawało się, że to wy będziecie faworytem tego spotkania. Bałtyk Gdynia to taki jeden z kandydatów do tego, żeby zająć miejsce na podium, a mimo wszystko tak naprawdę no w żaden sposób Bałtyk nie był w stanie, Bałtyk oczywiście Gdynia, zdominować tego spotkania. Dla nas każdy mecz jest ważny. My nie patrzymy na to, czy gramy z pierwszą, z drugą, czy piątą drużyną, która zajmuje miejsce w tabeli. Do każdego meczu podchodzimy bardzo profesjonalnie i myślę, że tutaj cieszymy się z tego, że nasz zespół wygrał to spotkanie. Co do meczu, boiska przede wszystkim. Zagraliście to spotkanie na boisku ze sztuczną nawierzchnią, trochę to ryzykowne w starciu z Bałtykiem Gdynia, który no cały czas gra właśnie na takim boisku. No, boisko główne nie nadawało się do gry. Podjęliśmy taką decyzję z Wojtkiem, że na zespół, który trenuje na sztucznej nawierzchni, możemy sobie na to pozwolić i jesteśmy zadowoleni, że zagraliśmy dobre spotkanie. Jak dobre spotkanie? Przekonajmy się, skróty z tego meczu. Bałtyk mierzy się na własnym boisku z Bałtykiem. Także starcia dwóch imienników. Ten z Koszalina lepszy od tego z Gdyni. W 20. kolejce spotkań Bałtyk Koszalin stroje brązowe mierzył się na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia. Faworytem wydawała się drużyna z Trójmiasta. Jednak gospodarze ambitnie walczą o pozostanie w lidze i w kolejnych meczach zdobywają punkty. Tym razem pojedynek od początku miał dynamiczny przebieg. Obie drużyny stworzyły sobie sporo sytuacji bramkowych. Najpierw rzut wolny dla gospodarzy. Daniel Wulkiewicz uderza, broni bramkarz gości Maciej Szlaga. W odpowiedzi drużyna przyjezdna, doskonała okazja, jednak tym razem strzał był niecelny. Rzut wolny dla miejscowej drużyny. Tradycyjnie stały fragment gry wykonuje Daniel Wulkiewicz. Dośrodkowanie w pole karne, tam zamieszanie. Paweł Florkiewicz, jest gol na 1-0. Chwilę później kolejny stały fragment gry dla miejscowej drużyny. Wulkiewicz dośrodkowuje, ponownie Florkiewicz mija rywala, uderza, jednak strzał jest niecelny. Kolejna dobra akcja gospodarzy. Piłka trafia do Marcina Chyły, ten uderza, jednak jest na spalonym i sędzia tego trafienia nie uznał. Kolejna dobra akcja miejscowej drużyny. Wulkiewicz dogrywa do Rząsy, ten się nie zastanawia, huknął nie do obrony, jest 2-0 dla Bałtyku. Jeszcze akcja miejscowej drużyny. Ulder Barbosa mija jednego rywala, drugiego. Uderza jednak zbyt lekko, by pokonać bramkarza gości.
Do przerwy 2-0 dla miejscowej drużyny. W drugiej części to Bałtyk Gdynia starał się odrobić straty, jednak gospodarze mieli również swoje okazje. Rzut rożny dla miejscowej drużyny. Wulkiewicz dośrodkowuje, Bany uderza jednak niecelnie. Kilka groźnych akcji Bałtyku Gdynia. Tutaj strzał niecelny. Kolejna groźna sytuacja Bałtyku Gdynia, jednak i tym razem gospodarze zachowują czyste konto. Ulder Barbosa przedziera się w pole karne, tam strzela lub podaje, jednak ta próba jest zablokowana. Okazja Krzysztofa Rusinka, jednak tym razem niecelnie. Rożny dla miejscowej drużyny, Wulkiewicz dośrodkowuje, uderza Sawicki, jeszcze Krystian Krause i na posterunku golkiper drużyny przyjezdnej. Chwilę później rzut rożny dla gospodarzy. Bany uderza w poprzeczkę. W końcówce gości mieli jeszcze swoje okazje. Tutaj dobra okazja, jednak strzał fatalny. Mateusz Kuźmiński, dobra okazja, jednak przegrywa pojedynek z golkiperem Bałtyku Koszalin. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bałtyku Koszalin 2-0. Bałtyk dzisiaj się zaprezentował naprawdę z bardzo dobrej strony. Znaczy dobrą drugą połowę już mieliśmy z Kaszubią Kościerzyna. No dzisiaj graliśmy z jakimiś swoimi problemami, kontuzjami, kartkami, chorobami. Przed meczem jeszcze dosłownie pół godziny przed meczem okazało się, że Miklasiński zaryzykował, nie trenował w ogóle 2 tygodnie i bardzo chciał pomóc drużynie, wyszedł, zaryzykował zdrowie i szacunek, ale też inni byli po chorobie. Dzisiaj w ogóle Jagiełło nie przyjechał, bo leży z gorączką. Czenko wstał dzisiaj też bez treningu. To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, że jeden za drugiego walczy. I dzisiaj powiedziałem w szatni, że nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy osłabieni, bo kogoś nie ma. Nie, my jesteśmy wzmocnieni, bo ci co są, też będą na pewno walczyli i zagrali dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Uważam, że wygraliśmy pewnie 2-0, zdecydowanie nie dając praktycznie żadnej możliwości, nawet chyba sytuacyjnej Bałtykowi Gdynia, a jeszcze dodam, że szkoda mi Mateusza Banego, bo fajne stałe fragmenty gry wychodziły, bardzo dobre wrzutki Wulkiewicza i szczególnie ta ostatnia w poprzeczkę, no z głowy. Mogliśmy się pokusić jeszcze o wyższe zwycięstwo, ale to nam dopisuje tylko 3 punkty i dalej wiemy, w którym miejscu jesteśmy i mamy troszeczkę spokojniejsze święta, ale to nie zmienia faktu, że cel mamy dalej jeden. Zdobył tego meczu chyba bramka Adriana Rzęs. No nie, no stadiony świata, nie. Śmialiśmy się w przerwie, czy czasami nie wrzucał, ale mały dał, zasłużył też dawno. Bramki za często nie strzela, ale jak już strzela, to piękne. Kiedyś rzutu wolnego strzelił fantastyczną, pamiętam, w lidze. No a teraz, no fajnie, cieszę się, wszystko zagrało. Najważniejsze jest to, że drużyna uwierzyła przed meczem w to, że my nie jesteśmy osłabieni, że my nigdy nie będziemy osłabieni. Ja nie mogę powiedzieć zawodnikom w szatni albo gdziekolwiek indziej narzekać, że tego nie ma, tamtego nie ma. Nie, są ci, co są i oni walczą i oni zasłużyli dzisiaj na 3 punkty, ci wszyscy zawodnicy, którzy dzisiaj wystąpili. W 20. kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Czerwono-Niebieskie mierzyła się na wyjeździe z Gryfem Wejherową. Faworytem tej konfrontacji był lider zmagań z Wejherowa. Gwardziści, by myśleć o tym, by znaleźć się na podium, musieli to spotkanie wygrać. Pojedynek rozpoczął się jednak po myśli gospodarzy. Już w 5. minucie Przemysław Kostuch daje prowadzenie Gryfowi. Kilkanaście minut później kolejna groźna akcja w wykonaniu gospodarzy. Na 2-0 bramkę zdobywa Krzysztof Rzepa. Ponownie w ataku zespół miejscowy. Tym razem jednak na posterunku Sebastian Fabiański. Czterdziesta pierwsza minuta spotkania, ponownie Krzysztof Rzepa i jest trafienie na 3-0. Do przerwy trzymał się wynik 3-0 dla miejscowej drużyny. Po przerwie ponownie to gospodarze bliżej byli zdobycia kolejnych goli. 65. minuta spotkania, ponownie rzut rożny dla gospodarzy. Krzysztof Wicki i jest 4-0. Chwilę później kolejna doskonała okazja miejscowej drużyny, broni Fabiański. Jedyna groźna akcja Gwardii w całym spotkaniu. Uderza Przemysław Brzeziański, piłkę wybija obrońca Gryfa.
Jeszcze doskonała okazja Gryfa do tego, by zdobyć piątą bramkę, jednak tym razem strzał był niecelny. Ostatecznie Gryf wejherowo pokonuje Gwardię Koszalin 4-0. Mecz dla nas się skończył bardzo szybko, bo już na początku pierwszej połowy szybko stracona bramka. Myślę, że troszeczkę ustawiła to spotkanie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Gryf jest groźnym zespołem, jest liderem w tej chwili tabeli. Właśnie to powinien zacząć od gratulacji dla trenera i dla całego zespołu. Myślę, że Gryf tą ligę wygra. Liczę na to również, że w przyszłym roku się z wami już spotkamy. I życzę wam zwycięstwa w barażach i aby tutaj znowu zawitała do Wejherowa druga liga. Tego naprawdę życzę z całego serca. Natomiast jeżeli chodzi o mój zespół, no staraliśmy się jeszcze w drugiej połowie coś tam ugrać, natomiast no nie wychodziło nam się totalnie. Bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Uważam, że zespół Wejherowa był od nas dzisiaj dużo lepszym zespołem. Szybko strzelona bramka na początku pierwszej połowy, później dorzuciliśmy jeszcze dwie bramki. 3-0 do przerwy. Myślę, że w pierwszej połowie mecz pod zupełną naszą kontrolą, w drugiej połowie wiadomo było, że Gwardia będzie jeszcze próbowała złapać jakiś kontakt, natomiast bramka na 4-0 myślę, że to już skończyła definitywnie mecz. Jesteśmy zadowoleni. 5 zwycięstw. Myślę, że jako trener, zawodnicy też jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz mamy mecz pucharowy, później bardzo ważny mecz z Bałtykiem Gdynia. Myślę, że też gratulacje dla całego zespołu, dla całej. Ciężko pracujemy na to, żeby wygrywać i zawodnicy, myślę, wszyscy ciągniemy ten wózek w jedną stronę i zrozumieliśmy, że żeby wygrywać trzeba biegać i to cały czas realizujemy i jeśli będziemy tak dalej grać, to myślę, że będziemy cały czas na fali zwycięstw. Co do gola Adriana Rząsy, to trzeba powiedzieć, że stadion na świata. Tak, no trzeba przyznać, że cała ta sytuacja to są stadiony świata. Cieszymy się z bramki i myślę, że takich bramek będziemy więcej oglądać na naszych stadionach. Co do tego, co powiedział trener Polakowski, podsumowując to spotkanie, powiedział, że mobilizując tak jakby zawodników, którzy weszli do tego składu, że mają nie są wcale słabsi, mają pokazać się z jak najlepszej strony i tak naprawdę to zaprezentowali w tym meczu. Mamy młody zespół i każdy z zawodników czeka na tą szansę. Są to różni zawodnicy, bo różni już grali w innych zespołach i mają jakieś tam doświadczenie trzecioligowe, niektórzy jeszcze nie, ale myślę, że każdy z zawodników jest naprawdę wartościowy i widać na treningach i później w meczach, że zasługują na grę w tym zespole. Robert Ziętarski, do tej pory można było powiedzieć, że nie można było sobie wyobrazić się Bałtyku Koszalin bez tego gracza, a mimo wszystko bez tego gracza Bałtyk zagrał bardzo dobre zawody. No myślę, że Robert jest doświadczonym, dobrym zawodnikiem, który stwierdzaliśmy przed rundą, że to był chłopak, na którym ten zespół powinien się opierać. Widać, że są inni zawodnicy, którzy też potrafią grać piłkę i zastąpienie tego piłkarza nie było problemu. Podsumowanie tego, co się działo w 20. kolejce spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 20. kolejki spotkań w trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin pokonuje Bałtyk Gdynia 2-0. Gwardia Koszalin przegrywa na wyjeździe z Gryfem Wejherowo 0-4. Leśnik Manowo pokonuje Arkę 2 Gdynia 2-0 na wyjeździe. Spora niespodzianka w tym starciu. W pozostałych meczach Pogoń 2 Szczecin przegrywa z Kaszubią Kościerzyna 0-1. GKS Przodkowo pokonuje Astrę Ustronie Morskie 2-1. Chemik Police wygrał z Drawą Drawsko-Pomorskie 1-0. Rasel Dygowo pokonuje KS Chwaszczyno 3-1. I w ostatnim spotkaniu Kartuzja Kartuzy przegrywa na własnym boisku z Lechią 2 Gdańsk 1-2. W tabeli prowadzi Gryf Wejherowo z dorobkiem 43 punktów, 39 ma Lechia 2 Gdańsk, 37 Kaszubia Kościerzyna, Bałtyk Gdynia 33, tyle samo Gwardia Koszalin, 32 ma Drawa Drawsko-Pomorskie, Arka 2 Gdynia na miejscu 7 z dorobkiem 30 punktów, 29 ma Kartuzja Kartuzy. Dolna część tabeli, Chemik Police 28 punktów, GKS Przodkowo 25, na miejscu 11 Pogoń 2 Szczecin z dorobkiem 23 punktów, tyle samo ma KS Chwaszczyno. 21 Bałtyk Koszalin, 17 Astra Ustronie Morskie, 16 Leśnik Manowo i 14 Rasel Dygowo.
Program 21. kolejki. Bałtyk Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Lechią 2 Gdańsk. Gwardia Koszalin podejmuje Pogoń 2 Szczecin. Leśnik Manowo tym razem zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Przodkowo. Chemik Police podejmuje Arkę 2 Gdynia. Drawa zmierzy się z Kartuzją. Bałtyk Gdynia podejmuje Gryfa Wejherową. Kaszubia Kościerzyna zmierzy się z Raselem Dygową. KS Kwaszyno podejmuje Astrę Ustronie Morskie. Patrząc przez pryzmat wyników w tej kolejce spotkań, no trzeba powiedzieć, taka trochę kolejka cudów. Kilka takich wyników naprawdę mocno zaskakujących. Leśnik wygrywa na wyjeździe z Arką. Rasel Dygowo pokonuje Chwaszczyno. Także no, tych rezultatów takich zaskakujących było sporo. No, nawet mecz Bałtyku Koszalin z Bałtykiem Gdynia to też taka lekka niespodzianka. Na pewno te mecze i te wyniki to są, jest to niespodzianka. Ale my patrzymy głównie na siebie i na to, żebyśmy mogli piąć się do góry i mieć spokojne miejsce i spokojne utrzymanie w tej lidze. Najbliższy rywal Lechia 2 Gdańsk, zespół, który, no trzeba powiedzieć, bardzo dobrze prezentuje się w tym sezonie, to naprawdę jest wymagający przeciwnik. No tak już powiedziałem, my do każdego meczu podchodzimy oddzielnie i na pewno do tego spotkania przygotujemy się też jak najlepiej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zespół, w którym mogą występować zawodnicy, którzy grają w ekstraklasie. No ale myślę, że nasi zawodnicy, którzy potrafią też grać piłkę, mogą zaskoczyć. No właśnie, ale tak naprawdę trudno się skoncentrować na rozpracować rywala, który tak naprawdę co kolejkę ma zupełnie inny skład. No myślę, że tutaj z Wojtkiem postaramy się i damy sobie radę. Damy sobie radę. Bałtyk w najbliższej kolejce zmierzy się z Lechią 2 Gdańsk na wyjeździe. Zapowiadają się ciekawe zawody. Zespoły z dolnej części tabeli ambitnie walczą o pozostanie na tym szczeblu, także no, emocji w tej kolejce najbliższej zabraknąć nie powinno, tak jak nie zabrakło w poprzedniej, czyli 20 serii spotkań. Zatem zapraszam Państwa na stadiony, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Dzisiaj moim Państwa gościem był Marcin Bednarek, drugi trener Bałtyku Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Zapraszam za tydzień, do zobaczenia.